Magia życia zaprasza na historie życiem pisane. Rodzice. Mój ojciec zaczął doceniać mamę, kiedy sam musiał sobie ze wszystkim radzić. Teresko, zostaw, ja to zrobię. Tata wyjął z rąk mamy żarówkę, którą zamierzała zmienić w lamce do czytania. Kiedyś by mnie to wzruszyło, że tak się nią opiekuje. Niestety, gdy sama wyszłam za mąż i zostałam matką, zaczęłam dostrzegać, że poza słowami i gestami ojca kryje się coś jeszcze. Lekceważenie, kpina, pobłażliwość. Jakby mama była dużym dzieckiem, a nie dorosłą kobietą. Jakby dorosłym człowiekiem mógł być tylko on, pan inżynier, utrzymujący rodzinę, odpowiedzialny i znający się niemal na wszystkim. Gdybyś ty mnie tak traktował, nie wytrzymałabym z tobą, powiedziałam raz Marcinowi. To inne pokolenie, odparł na to mój mąż i wzruszył ramionami, jakby niczego nie dało się zmienić. Ja jednak uważałam, że się da. Trzeba tylko chcieć. Poza tym argument na temat różnicy pokolenia wcale mnie nie przekonał. Przecież jego rodzice byli w tym samym wieku, co moi. Ale po nich było widać, że nie tylko się kochają, ale i szanują. Nie dawało mi to spokoju, dlatego któregoś dnia postanowiłam porozmawiać na ten temat z ojcem i umówiłam się z nim w kawiarni. – O co chodzi, Magdusiu? – spytał tata, słodząc kawę. – Masz dla mnie jakąś niespodziankę? – Co masz na myśli? – zdumiałam się. – Pewnie szykuje się kolejny wnuczek – mrugnął do mnie tata. – Wcale nie. – Chciałabym porozmawiać o mamie – odparłam. – A co z nią? – zdziwił się. – Chodzi o to, jak ty się do mamy odnosisz. Zaczęłam i podałam kilka przykładów. Jak bezceremonialnie przerywa, gdy ona mówi, jak ją poucza, kiedy mama ma swoje zdanie, albo jak ją gasi, upierając się, że on coś wie albo robi lepiej. Ojciec nie zrozumiał moich pretensji. Przeżyliśmy razem prawie 40 lat i wiemy, jak dobrze żyć w małżeństwie. A teraz przyznaj, czy matka ci się na mnie skarżyła? Nie, nigdy. No to sama widzisz. I wiesz, że jest mi przykro. Mówisz do mnie, jakbym był jakimś potworem znęcającym się nad rodziną. Magda, daj spokój. Widziałam już, że źle poprowadziłam rozmowę i tata odwrócił kota ogonem. Może lepiej porozmawiajmy, co tam u ciebie w pracy. I jak moja wnuczka, dodał łagodniejszym tonem, czym dał mi do zrozumienia, że temat uważa za zamknięty. Minęło kilka dni i na rozmowę zaprosiła mnie mama. Szłam na nią z duszą na ramieniu. A jeśli ona będzie miała do mnie pretensje o wtrącanie się w jej sprawy? Zastanawiałam się. Martwię się o tatę, powiedziała mama, stawiając przede mną herbatę i talerzyk z szarlotką. Odkąd przeszła na emeryturę, ciągle coś gotowała, piekła, pucowała. Zajmowała się domem i ogrodem. Stała się idealną panią domu. A co z tatą? Bąknęłam, grzebiąc widelczykiem w cieście. Chodzi o to, że jadę do sanatorium, zaczęła. To świetnie, przerwałam jej. Wiedziałam, że mama już dawno złożyła podanie do NFZ-u. No i wreszcie się doczekała. Ja też się cieszę, ale martwię się o tatę, bo jak on sobie beze mnie poradzi, mówiła strapiona. Ojciec jeszcze pracuje i nie ma go od rana do wieczora. Będzie musiał sobie ugotować, posprzątać, uprać. A przecież on w ogóle nie zdaje sobie sprawy, ile to wszystko wymaga czasu i pracy. Dokończyła z pobłażaniem w głosie. I bardzo dobrze. Nie martw się, na pewno sobie poradzi, pocieszyłam ją. A ostatecznie nie zostaje tu sam. No właśnie, kochanie, bardzo na was liczę. Zaproście go czasem na obiad, dobrze? I dopilnuj, żeby o siebie dbał. Oczywiście, pokiwałam głową, ale w duchu zacierałam ręce z zadowolenia. Gdy mama wyjechała do sanatorium, czekałam na pierwszy telefon od ojca. Wiedziałam, że na pewno nie zadzwoni do niej po radę. Będzie mówił, że wszystko w porządku. W życiu nie przyznałby się żonie, że sobie nie radzi. Nie musiałam długo czekać. 2 dni później się odezwał. Chodziło o pranie. Zaczął i już wiedziałam, że ma jakiś kłopot. Ten cholerny kot narobił na kanapę. Muszę wyprać narzutę, ale pamiętam, że mama mówiła, że ona farbuje. Albo się kurczy? Nie pamiętam dokładnie. Wiesz może, jaki program powinienem nastawić? A nie jest napisane na metce? Spytałam, niewinnie, doskonale znając odpowiedź.
Nie, jest obcięta. No to ja nie wiem, tato, ale na pewno sobie poradzisz. Efektem tego prania było skurczenie się narzuty do rozmiarów kocyka dla niemowląt. Tata pojechał więc kupić nową. Cóż, okazało się, że to prozaiczne pranie nie jest wcale takie łatwe, jak mu się zdawało. Do tej pory nie musiał się przejmować takimi głupotami jak temperatura prania, bo miał pod ręką niedocenianego fachowca. Potem było jeszcze kilka takich wydarzeń: przypalony obiad, źle wyprasowana koszula i, co ojca ogromnie denerwowało, marniejące kwiaty domowe. Tak minęły prawie 2 tygodnie. Tata miotał się wśród obowiązków domowych, które najwyraźniej go przerastały. W końcu Marcin wziął teścia w obronę. Magda, mama wraca za kilka dni. Chcesz, żeby zastała w domu obraz nędzy i rozpaczy? Weź się nad ojcem zlituj. Chyba już zrozumiał, że nie wszystko potrafi. A co? Spytałam rozbawiona. Dzwonił do mnie w sprawie prania pościeli. Serce mi się ściskało, gdy go słuchałem, dodał mój mąż. Skoro tata zadzwonił do Marcina, to znaczy, że wreszcie coś do niego dotarło i zrozumiał, że bez mamy sobie nie radzi. Pora była wyciągnąć do niego rękę. Następnego dnia wpadłam do niego z mężem i córką. Dom był w opłakanym stanie. Dlatego całą trójkę wysłałam do zoo, a sama wzięłam się za generalne porządki. 2 godziny później mieszkanie lśniło czystością. Gdy ciasto dopiekało się w piekarniku, rodzina wróciła do domu. A co tak ładnie pachnie? Zapytała Ula. Jestem strasznie głodna. Ciasto, babcia też takie piecze. Babcia piecze najlepsze, oznajmiła moja córka i trudno było się z nią nie zgodzić. Ojej, ależ żeś się uwinęła, powiedział tata z podziwem w głosie. To nic takiego, mama to robi codziennie, odparłam z naciskiem. Pomóc ci w czymś, córeczko? Możesz powiesić pranie. Każdą koszulkę trzeba szczepnąć. Wtedy ubrania nie są wygniecione i nie trzeba ich prasować. Koszulę warto powiesić w poprzek, tak jak wiszą te dwie, widzisz. Pokiwał głową i poszedł wykonać zadanie. Mama zadzwoniła do mnie następnego dnia po powrocie. Wyobraź sobie, mówiła podekscytowana, że ojciec czekał na mnie na dworcu z bukietem róż i czekoladkami. I wiesz, co mi powiedział? Że nie może beze mnie żyć. No coś takiego usłyszeć po 40 latach? Chyba muszę częściej wyjeżdżać, roześmiała się. Myślę, mamo, że to prawda. Tata bez ciebie zginąłby marnie. Zaśmiałam się i pomyślałam, że chyba rzeczywiście raz na jakiś czas powinna wyjechać z domu i odpocząć od codziennego kieratu. To nie tylko dobrze zrobi jej, ale także ojcu, który utrwali sobie wiedzę nabytą podczas jej nieobecności.